Katarzyna zmieniła się, bo ma 30 lat więcej. Jest dyrektorką szkoły, w której uczy, kocha dzieci, to się nie zmieniło, jej pasja do młodzieży. Opiekuje się mamą, mieszka w pięknym miejscu, realizuje swoje marzenia, ma wielbicieli, niektórzy się bardziej podobają, inni mniej. Też pojawia się nowy wielbiciel. No i ma syna, który jest jej pasją, który wraca ze świata i zderzenie z mamą, która miała oczekiwania i z tym światem, który on wnosi. Myślę, że to też będzie interesujące dla starszych, jak i dla młodego pokolenia.